Witajcie, dzisiaj opowiem Wam troszkę o systemach włosów na zakola. Każdy mężczyzna chciałby mieć piękne i gęste włosy, ale niestety panowie często mają problem właśnie z przerzedzeniem włosów. I bardzo dużo osób szuka jakichś sposobów, jakby temu zaradzić, aczkolwiek jest to dosyć trudne. Niektórzy panowie jakieś próbują mezoterapii, czyli jakichś zaszczyków na porost włosów, stymulujących porost włosów, jakichś innych sposobów, bo teraz nawet medycyna estetyczna oferuje różne sposoby takie właśnie stymulujące wzrost naszych włosów, jak właśnie ta mezoterapia, tylko to są zawsze metody, w których potrzeba jednak czasu i cierpliwości. Jeszcze można spróbować ewentualnie przeszczepu włosów. To jest zabieg operacyjny, ale bardzo drogi i na efekt końcowy trzeba czekać kilka miesięcy. Teraz na przykład dużo panów do Turcji jeździ na takie przeszczepy włosów. I właśnie tutaj nie wszystkie te włosy tak jakby się mogą przyjąć. To jest szerszy temat, też znajdziecie o tym na pewno dużo filmów, co to jest przeszczep włosów. I właśnie te zakola to jest bardzo często problem lub takie łysienie z tyłu. A dzisiaj będziemy właśnie o zakolach rozmawiać. To jest problem, który dotyka dużej ilości mężczyzn i również często młodych. I na takie zakola właśnie mamy taki produkt, taki mini system włosów na zakola, który Wam później pokażę i o którym Wam opowiem. Bo wiadomo, jeżeli mamy tutaj bujne włosy na czubku głowy, to możemy właśnie fajnie sobie je ułożyć lakierem czy żelem i wyglądamy młodziej, wyglądamy ładniej i czujemy się pewni siebie. Bo tutaj jest właśnie bardzo często ten problem tej pewności siebie. Jak się nam te włosy przerzedzają właśnie, że jest gorsze samopoczucie. I właśnie mamy dla Ciebie takie możliwe rozwiązanie. Właśnie to, co Wam dzisiaj pokażę, czyli taki mini system włosów na zakola. Oczywiście jest to produkt, że od razu w godzinę będziecie mieć piękne zakola zakryte, tylko taki produkt, trzeba wiedzieć o nim kilka rzeczy, na przykład to, że jest to jednak produkt, który jest klejony do naszej skóry głowy, klejony tak z przodu, tak jak tutaj zaznaczyłam na główce, czyli to jest tylko wtedy, jeżeli mamy ten ubytek na zakolach. Jest to produkt z naturalnych włosów, czyli włosy naturalne, to znaczy, że je możemy przyciemnić, układać tak, jak nasze włosy, wpasuje się idealnie. Ma długość 20 cm, te włosy mają długość 20 cm i musimy je podciąć później już po przyklejeniu i klei się to specjalnym klejem, na przykład taka firma Walker Tape robi takie kleje specjalnie przeznaczone do klejenia systemu włosów. To trzeba co jakiś czas właśnie odklejać i przyklejać z powrotem, można też taśmami kleić. I to wiadomo, że to nie jest takie rozwiązanie jak przeszczep czy jak naturalny porost, ale to jest maskowanie tego problemu, maskowanie tego ubytku. Taki system to jest na takim poliuretanie, baza poliuretanowa, który kleimy i musimy dociąć sobie do naszego ubytku włosów. Także jeżeli macie jakieś pytania jeszcze związane z tym, to zapraszam do kontaktu telefonicznego, to Wam szybciutko o tym opowiem. Jakieś jeszcze pytania się pojawią lub w komentarzu do tego filmu. Jeszcze bardzo ważna informacja, kleimy zawsze taki system na ogoloną i odtłuszczoną skórę głowy. Jeżeli masz taki typ ubytku jak tutaj, to dla Ciebie ten produkt nie będzie odpowiedni, bo wtedy musi być inny rodzaj tego systemu, taki całościowy. Czyli przy takim łysieniu nie, to się nie nadaje. To już jest inny system. Też prosimy o kontakt, jeżeli masz coś takiego, a chciałbyś zakryć. I jeszcze pokażę Wam tutaj, tak samo przy takich rodzajach ubytku, system na zakola jest za mały i musisz wybrać coś innego. To prawdopodobnie będzie trzeba zgolić całą tą część, gdzie tutaj zaznaczyłam i przykleić całościowy system włosów, czyli inny produkt, droższy, o większej objętości. Tak samo tutaj, to też się nie będzie nadawać. Tutaj już musi być taki całościowy system włosów docięty do takiego łysienia na czubku z tyłu. Aczkolwiek wiadomo, że każda osoba jest inna, każda osoba ma inne łysienie i dlatego tutaj taki numer telefonu zostawię. Jeżeli chcecie, to taką mini konsultację proszę dzwonić. Taki rodzaj ubytku, również system włosów nie nadaje się, musimy to zgolić, wszystko na łyso i wybrać całościowy. Czyli przy takim też już całościowy system, to też już jest duży obszar łysienia. Pamiętajcie, że taki system włosów musi zakryć nam cały obszar łysienia bardzo precyzyjnie, dlatego to nie jest taki prosty wybór. Tak samo jeżeli borykacie się z takim łysieniem z tyłu, tutaj tak samo, wszystko trzeba zgolić i całościowy system włosów wybrać. Czyli ten malutki na zakola to jest tylko przód, tylko jeżeli mamy problem z przodem, natomiast z tyłu, jeżeli włosy są. Jeśli Twoje włosy są ciemne, taki system będzie wyglądał bardziej naturalny niż przy jasnych, wiadomo. Możesz odkryć nasze systemy na zakola, pooglądaj na www.mymesisfabrykawlosa.pl. Tutaj macie numer telefonu, zamawiamy tylko telefonicznie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam właśnie tutaj do kontaktu, jakieś pytania, możecie dzwonić, pytać w komentarzach. Mamy też numer WhatsApp, to na ten sam numer, który wcześniej pokazałam, też jest WhatsApp. Nowe gęste włosy to możliwość ułożenia fryzury, jakiej chcemy. Taki system po założeniu zawsze należy dokładnie podciąć u fryzjera, jakiegoś barbera. Czyli to nie jest tak, że to od razu będzie wyglądać idealnie, to trzeba zawsze podciąć, dociąć, dopasować do osoby, dopasować do fryzury, żeby ten nasz efekt był super naturalny. Pamiętajmy, że to są to włosy naturalne i dlatego wygląda to bardzo fajnie, właśnie jak jest odpowiednio docięte, dobrze przyklejone, dobrze założone. Tutaj mam taki kolor czarny, naturalny Wam pokazuję. Taki właśnie system. Znajdziecie je na naszej stronie, tak jak już mówiłam, www.mymesisfabrykawlosa.pl. I system taki na zakola jest zrobiony z włosów naturalnych. Bardzo to jest ważne, ponieważ naturalne włosy tylko mogą dobrze wyglądać w świetle dziennym, że po prostu nie budzi tu żadnych podejrzeń, jeżeli ktoś nawet na Was z bliska patrzy. Na tej bazie poliuretanowej to jest taka baza, taka bardzo cieniutka, przeźroczysta, żeby też nie było nawet przy zaczesanych jakoś fryzurach widać tego. Tutaj narysowałam na tym manekinie, jak taki system wygląda. Tutaj tak wygląda większy. Tutaj to jest cały czas właśnie ten przód, te zakola. Różne rozmiary bazy. Tomek, Adam i nowy Robert, czyli to znajdziecie wszystko na naszej stronie. I są to produkty o trwałości 1 miesiąc. Są osoby, które noszą to dłużej, ale przeważnie to jest 1 miesiąc trwałości, czyli po miesiącu musimy, to się oczywiście co tam tydzień, co kilka dni się przykleja z powrotem taśmy lub klej, o czym wcześniej już mówiłam, ale trwałość jest około 1 miesiąca. Jeśli ktoś dba dobrze, to nawet 2-3 może nosić, ale to jest, tak jak mówiłam, jednomiesięczne. Ok, tutaj zostawiam do nas kontakt, daj łapkę w górę, jeśli podobał Ci się ten film i dziękuję za oglądanie.